Natomiast ty. Film z serii Stellina, odcinek 139. Reżyseria. Cosa? Co takiego? Sì, un infarto, anche zawał, choć lekki. Ale to delikatna sprawa. Wystąpiło poważne uszkodzenie serca. Przecież mówił pan, że... Wiem, mówiłem, że to nic takiego, ponieważ nie chciałem mówić jej prawdy. Bałem się, że może jej to tylko zaszkodzić. Jak to możliwe? Już od jakiegoś czasu Mirella narzekała na złe samopoczucie. Miała dziwne lęki i problemy z oddychaniem. Myślałem, że to nerwy, ale widocznie się myliłem. Coś, co się wydarzyło ostatnio, spowodowało atak. Wie pan, co to mogło być? Nie, nie pytałem jej o to. Nie chciałem jej niepokoić, chociaż Mirella jest także lekarzem. Musiałem ją zbadać, by stwierdzić, czy moje podejrzenia są prawdziwe i niestety miałem rację. Można jej jakoś pomóc? Sam pan wie, czym są choroby serca. Potrzeba dużo spokoju, należy unikać wzruszeń, lęków. To wszystko. Tylko w ten sposób będzie długo żyła. Naprawdę jest aż tak źle? Tak, to poważna sprawa. To było ostrzeżenie. Następny atak może być fatalny w skutkach. Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę nie można jej jakoś pomóc? Zajmę się tym. Przepiszę jej lekarstwa. Ona nie będzie wiedziała jakie. Nie powinna nabrać podejrzeń. Musiałem panu powiedzieć, co się dzieje. Proszę wybaczyć. Czekają na mnie pacjenci. Proszę się niczym nie martwić. Zajmę się nią. Nie mogę w to uwierzyć. Taka młoda kobieta. A wydawała się taka silna. Czasami się zdarza, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Człowiek zapomina o naprawdę ważnych rzeczach. Rozmawiając z lekarzem, zrozumiałem, że grozi jej śmierć. I dopiero teraz zdałem sobie sprawę z tego, ile jej zawdzięczam. Cały czas myślałem, że jej egoizm i ciągłe wspominanie o mojej obojętności były tylko kaprysem. Ale teraz rozumiem, że tak naprawdę nigdy nie odwzajemniłem jej miłości. Nie powinieneś się winić, serce nie sługa. Mogłem przynajmniej spróbować wykazać więcej zrozumienia. Zachowałem się okropnie. Nie okazałem, jak bardzo jestem jej wdzięczny. Posłuchaj, można się zakochać w kobiecie z byle jakiego powodu. Bo ma piękne usta, albo nos, bo jest blondynką, albo dlatego, że ma niebieskie oczy. Ale nigdy z wdzięczności. Według mnie jesteś po prostu pod wrażeniem tego, co się stało. Czujesz się winny, masz wyrzuty sumienia z powodu czegoś, co nie istnieje. Nie sądzę, żeby Mirella była znowu taka cudowna. Co ty opowiadasz? Myśl sobie, co chcesz, ale takie jest moje zdanie. Zwariowałeś? Jak możesz mówić coś takiego o kimś, kto nawet nie może się obronić? Mówię, co myślę. Nie lubię tej kobiety. Co ona ci takiego zrobiła? I dlaczego mówisz mi to akurat w takiej chwili? Ona jest chora, to nieludzkie. Jesteś bardzo cyniczny. Być może.
Choć według mnie nie jesteś obiektywny. Osądzam ją według własnego sumienia. Poświęciła mi tyle lat. Wiele jej zawdzięczam. Każdy ma swoje wady, ale ona uratowała mi życie. Poświęciła się dla mnie i Mary Rose. Muszę przyznać, że zawsze była mi oddana. Kochała mnie na swój sposób. Alla sua maniera ha sempre dimostrato di amarmi. Sai, mi sembra che Milena ma chyba rację. Według mnie ta jędza Mirella, jak tylko zobaczyła, że Gianluca wchodzi do pokoju, udała, że się źle poczuła. To logiczne. Ja nie zauważyłam, ale na każdym zrobiłoby to wrażenie. Co za wiedźma. Nikomu nie powinno się źle życzyć, ale kobiety takie jak ona powinny skończyć w piekle. Martwiłam się o ciebie. Co by było, gdyby Gianluca znów się źle poczuł? Gdyby Mirella miała kolejny zawał? Strach myśleć. Na szczęście to był tylko fałszywy alarm. Nic się nie stało. Jedz. Dlaczego nie jesz? Nie mam ochoty. Chociaż troszeczkę. Naprawdę nie mogę. Chcesz się rozchorować? To okropne. Teraz Mirella może cię stąd wyrzucić. Nie. Nie ośmieli się tego zrobić. A jednak, zwłaszcza po tym, co powiedziała Gianluca. Wszystko zależy od niej. Zrobię wszystko, by móc zostać z córką. Może zjesz trochę owoców? Nie, dziękuję. Nie mam ochoty. Zjedz jakiś owoc, proszę. Weź się w garść. Tak nie można. Rozchorujesz się. Teresa, mi sento. Czuję się. Mi sento umiliata. Poniżona. E terribilmente confusa. Wiem, rozumiem cię. Comprendo quello che provi. Deve essere duro. Ciężko jest znosić to wszystko. Povera ragazza. Tu sai qual è l'unico motivo. Znasz powód, dla którego to znoszę. Però. Ale czasami. Non so, a volte provo. Mam okropne wspomnienia. Opadają mnie smutne myśli. To straszne. Rozumiem. Czasami zastanawiam się, jak ty to wytrzymujesz. Skąd bierzesz siły? Zrozumiałabym, gdybyś jednak postanowiła opuścić ten dom. Człowiek nie jest w stanie znieść takiego cierpienia. Nie. Nic mnie nie zmusi do opuszczenia tego domu. Nie mogę ich znów stracić. Wolę cierpieć. Ale zostać z nimi. Umarłabym z dala od nich. Maria Rosa? Zobacz, co ci przyniósł wujek Enrico. Cukierki. Co się stało? Dlaczego płaczesz? Chodź, przejdziemy się. Nie mogę. Dlaczego? Mam karę. Kto cię ukarał? Mamusia Mirella. Najwyżej będzie zła na mnie. Potem porozmawiam z tatą. No chodź. Nie. Dlaczego? Bo mnie skrzyczą. To chociaż powiedz, dlaczego płaczesz. Co się stało? Płaczę, bo jestem głodna. Nie jadłaś obiadu? Nie. Poczekaj. A może byś tak zjadła misia z kartofelkami? To w takim razie małpkę. Lubisz je? Są pyszne. Zwłaszcza łapki, takie włochate. Potrzebuje pani czegoś? Nie, dziękuję. Albo tak, zjadłabym coś dobrego. Nie rozumiem. Może pani jeść? Oczywiście, dlaczego pani pyta? Ale to, co się pani przydarzyło... O czym pani mówi? Nie jestem chora. Jak to? Naprawdę? Wymyśliła to pani? Można by to nazwać chorobą dyplomatyczną.
Lei è davvero. Jest pani niesamowita. Mi raccomando. Mówię to pani, ponieważ potrzebuje pani pomocy. Gianluca nie może się dowiedzieć, że to oszustwo. Rozumie pani? W jego obecności musi mnie pani traktować jak obłożnie chorą. Jasne? Oczywiście. Będzie jak marionetka w moich rękach. E lei crede che glielo permetterà? Pozwoli pani na to? Oczywiście. Sì, naturalmente, Marta. Skoro tak pani mówi, znam go bardzo dobrze. Proszę spojrzeć na te kwiaty. Nieźle jak na początek, prawda? Ma gust, jeśli chodzi o kwiaty. To naprawdę dobry początek. Tak. Proszę nie robić takiej miny. Wiem, co robię. Znam go. Wcześniej inna kobieta użyła tej samej sztuczki. Gianluca padł prosto do pułapki. Inna kobieta? Tak. Kto taki? Alessandra, jego pierwsza żona. Udawała inwalidkę. Nie chciała, żeby ją opuścił. Pewnie by jej się to nawet udało, gdyby była ostrożniejsza. Sądzi pani, że po takim doświadczeniu wpadnie drugi raz w pułapkę? Marta. Przecież on stracił pamięć. Nic nie pamięta. Ale pani jest sprytna. Na szczęście Gianluca jest dobrym człowiekiem. Jest wyrozumiały i wrażliwy. Na pewno wiadomość, jaką mu przekazał Giulio, bardzo go poruszyła. Niedługo się dowiemy. Wie pani, po co to robię? Żeby pozbyć się Stelliny. Byłoby wspaniale, gdyby się to pani udało. Poprawię poduszki. Proszę to włożyć. Ślicznie pani wygląda, jak królowa. Z czego się pani śmieje? Marta, Marta, penso quanto. Życie jest naprawdę dziwne. Najpierw Alessandra, a teraz ja leżę w łóżku i gram rolę cierpiętnicy. A Gianluca zrobi to, co zechce. Resztę talerzy włożymy do zmywarki. Chciałabym zrobić ciasto dla małej. Byłem przed chwilą u Marity. Leżała na łóżku i płakała, bo była głodna. Jak to głodna? Właśnie tak. Mnie też się to wydało dziwne. Marta nie dała jej obiadu? Nie. Zaraz jej coś zaniosę. Widocznie zapomniała. Tyle się ostatnio wydarzyło. Czy Marita była sama? Tak, jest w pokoju, płacze i mówi, że Mirella ją ukarała i że nic nie jadła. Jestem pewna, że Marta przesiaduje z Mirellą. Pomóż mi. Weź ciasto i sztućce. Jeszcze serwetkę. Co za ludzie, nie dać dziecku nic do jedzenia. Zrobiło mi się jej żal. Biedactwo leży i płacze. Zjadła cukierki, które jej przyniosłem. Obym nic nie opuściła. Otworzy mi pan drzwi? Dziękuję. Jak tak można? Zacznę szykować jedzenie. Napije się pan kawy? Nie, dziękuję. Piłem przed chwilą. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Jedno mnie zastanawia. Dlaczego Mirella nie wychodzi z pokoju? Nie wiem. Jedno jest pewne. Sprawy się komplikują. Dlaczego pan tak sądzi? Lekarz powiedział panu Hidalgo, że Mirella miała atak serca. Niemożliwe. A jednak prawdziwe. Sytuacja jest delikatna. Podobno ryzykuje życiem. Jak to? Przecież mówili, że to nic poważnego. Powiedzieli tak, żeby jej nie przestraszyć. Ale nie jest najlepiej. Tylko tego nam brakowało. Jak ja to powiem Stellinie? Smakuje ci serek? Tak, jest pyszny. Zjadłaś cały. Byłaś bardzo głodna, prawda? Dlaczego nie przyszłaś do kuchni? Dostałabyś coś do zjedzenia. Bo mamusia Mirella mówi, że nie wolno mi chodzić do kuchni.
dimmi, perché sei dovuta restare qui? Dlaczego nie wychodziłaś z pokoju? Za karę? Tak. Bo... Jak tu byłaś, to napisałyśmy flamastrem mama i tata. Ona tu przyszła, zobaczyła zeszyt i zapytała, czy byłaś u mnie w pokoju. Che è venuta qui. Ha visto il quaderno e mi ha chiesto se... se tu stavi... se tu eri stata qui in camera mia. E cosa le hai detto? Co jej odpowiedziałaś? Io non gli ho detto proprio niente. Nic jej nie powiedziałam. To sekret. E allora... Si è arrabbiata tanto. A ona się strasznie zezłościła. Beh, per questo che ti to dlatego cię ukarała? Vuoi un pezzettino di... Zjesz kawałeczek ciasta? Sì, lo voglio. Tak. Hai ancora fame? Jeszcze jesteś głodna? Ancora un troszkę. Bene, allora... W takim razie... Nie, jestem pełna. Najedzona? Sì. Chcesz je zjeść później? Dobrze. Io non so se portarti con me in cucina. Nie wiem, czy mogę cię zabrać do kuchni. Vedi, il fatto è che... Nie chciałabym ci narobić kłopotów. Lepiej będzie, jak zostaniemy tutaj. Przeczytać ci bajkę? Którą? Kopciuszek? Królewna Śnieżka? Królewna Śnieżka. Znowu znasz ją na pamięć. Strasznie mi się podoba ten najmniejszy krasnoludek. Ten, który tak robi. Zawsze się mylę. Gdzie to było? Zaraz znajdę. C'era una volta. Jak się czujesz? Przepraszam. Dobrze, znacznie lepiej. Dziękuję za kwiaty, są cudowne. Podobają ci się? Bardzo. Naprawdę lepiej się czujesz? Był u mnie Giulio. Chyba za bardzo się przejmuje. Kazał mi leżeć w łóżku. Musisz odpocząć. Według mnie to nerwy. Przyznam ci, że ta dyskusja była nieprzyjemna. Ale co się stało? Nic takiego. Chodzi o małą. Nie wierzę. Zachowała się niegrzecznie. Nie okazała mi szacunku. Czasami mam wrażenie, że naprawdę chce mi utrudnić życie. Do tego doszło? Musisz ją zwolnić. Nie chcę mieć kolejnych problemów. Dlaczego ty jej nie zwolnisz? Nie rozumiem. Naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. Wczoraj mówiłaś, żeby dać sobie spokój, że razem z nią odejdzie Teresa. Podobno trudno znaleźć kogoś równie dobrego jak on. Nie zrobisz tego? Nie o to chodzi. Nie wiedziałbym, co jej powiedzieć. Sama powinnaś to załatwić. Jesteś kobietą, a to dotyczy domu. Dobrze, już dobrze. Na razie nie mam ochoty z nią rozmawiać. Proszę cię, Mirella. Boję się, że znów się zezłości, że znów mnie źle potraktuje. Boję się jej. Nie przesadzaj. No dobrze, ale jeśli nie zgodzi się odejść, co zrobię? Dla ciebie jest taka miła, taka słodka. Ona nie jest zła. Ale ludzie bez wychowania reagują agresywnie i mówią nieprzyjemne rzeczy. Załatw to, proszę. Ja nie chcę mieć z nią do czynienia. Skoro nie ma innego sposobu. Dziękuję ci, kochanie. Naprawdę nie wiem, co jej powiedzieć. Po prostu powiedz, że już jej nie potrzebujemy. Zapłać jej i po kłopocie. Tylko tyle? Nie musisz się tłumaczyć przed służbą. Możesz jej jeszcze powiedzieć, że Marita nie chce z nią przebywać, albo że straciliśmy do niej zaufanie. Tyle się przecież wydarzyło, prawda? Dobrze, zrobię to. Kiedy? Nie wiem.
Non so. Domani, dopo. Może jutro albo pojutrze. Quando me la sento. Zobaczymy. Królewna Śnieżka spała mocno, ale obudziła się, kiedy książę ją pocałował. Jaka ładna bajka. Smakuje ci ciasto? Bardzo. I wtedy krasnoludki zaczęły śpiewać i skakać z radości. Tak jak myślałam. Jak tylko weszłam do kuchni i zauważyłam, że cię nie ma, od razu wiedziałam, że znów tu przyszłaś. Można wiedzieć, co pani robiła w kuchni? O co ci chodzi? Proszę odpowiedzieć, po co pani poszła do kuchni? Żeby coś zjeść. Cały dzień zajmowałam się panią Mirellą. I zapomniała pani nakarmić dziecko. Zapomniałam. Marita była bardzo głodna. Siedziała sama w pokoju i rozpaczliwie płakała. A pani myślała tylko o Mirelli. Czy tak traktuje się dzieci? Byłam zajęta, ktoś przecież musiał się zająć panią. Nie tracisz żadnej okazji, żeby posiedzieć z dzieckiem. Marnujesz tylko czas. Zostawiła pani ją samą i jeszcze mnie pani krytykuje? Ja się nią zajmuję, to co robię nie powinno cię obchodzić. Obchodzi mnie i pani wie dlaczego. Jestem tu, możesz wyjść. Zostanę z Maritą. Jak widać, dzisiaj ma pani co innego do roboty. Przestań się tak puszyć. Marita cię nie lubi. Zrozum to wreszcie. Marita, każ jej wyjść. Wiesz, że ona jest niedobra. Każ jej wyjść. Nieprawda, dla mnie jest bardzo dobra. Naprawdę? Idę powiedzieć wszystko pani Mirelli. Niech pani robi, co pani chce. Dziecku jest ze mną dobrze. Nie mam zamiaru jej opuszczać. Sprowadzisz nieszczęście na ten dom. Wczoraj o mało nie zabiłaś pani Mirelli. Chcesz ją wykończyć? Nic jej nie jest. Nie? Wczoraj wieczorem pani Mirella miała atak serca. Kolejny mógłby ją zabić. Kto to powiedział? Lekarz. Pani Mirella o niczym nie wie. To naprawdę poważne. Teraz już wiesz. Wyjdź i nie stwarzaj następnych kłopotów. Teresa. Już wiesz? A więc to prawda. Enrico mi powiedział. Był przy tym, jak lekarz rozmawiał z panem Hidalgo. Co powiedział? Mirella miała atak serca. Podobno to bardzo poważne. Mogła umrzeć. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. Nie wiem. Na pewno nie. Już od dawna musiała być chora. Rozumiesz? Ale poczuła się źle po naszej kłótni. Jak pomyślę, że mogła umrzeć, uspokój się. To nie ty wszczęłaś kłótnię, to ona. Przypomnij sobie, jak cię zaatakowała. I pamiętaj, że nawet cię uderzyła. Ale o tym wiemy tylko my dwie. Gianluca nie ma o tym pojęcia. Ciekawe, co ona mu powiedziała. Nie martw się, ty jesteś w porządku i to jest najważniejsze. Martwię się nawet bardzo. Mirella jest chora, a to zmienia wszystko. W pewnym sensie tak. Dlatego musimy być bardzo ostrożne i starać się, żeby wszystko było w porządku. To zwykła hipokrytka, ale nie chcę, żeby przeze mnie umarła. Prześladuje nas jakiś straszny pech. Tylko tego nam było trzeba. Nie chcę, by jej się coś stało, ale nie mogę stąd odejść. Zwłaszcza po tym, co się stało z Maritą. Ona bardzo mnie kocha. Naprawdę? Byłam u niej, kiedy przyszła Marta. Kazała mi wyjść. Wykrzyczała mnóstwo okropnych rzeczy. A Marita powiedziała, że bardzo mnie kocha i że lubi ze mną przebywać. Rozumiesz? Tak. Marita kocha mnie mimo tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczy, które o mnie usłyszała. Ufa mi. A nie mówiłam? To głos krwi. Dlatego muszę tu zostać. Będę znosić to wszystko. Będę cierpieć, ale nie odejdę. Nigdy. Non lo farò mai. Questo mai.
Prendi. Ho detto a Gianluca che... Powiedziałem Gianluce, że zmienię nalepki na lekarstwach, tak żebyś nie wiedziała, co ci dolega. Jesteś genialny. Uwierzył w historyjkę o twojej chorobie. Cudownie. Nie miał żadnych wątpliwości? Było dokładnie tak, jak mówiłam. Owszem, przekonałem go. Myśli, że mogłaś umrzeć. Nie zły ze mnie aktor. To rodzinne. Tobie też świetnie idzie odstawianie komedii. A tragedii? Żebyś zobaczył moją minę, kiedy przyszedł zapytać, jak się czuję. Był czupio blady, biedaczek. Myśli, że moje życie wisi na włosku. O mało nie umarłam ze śmiechu. Jesteś niesamowita. Jestem szczęśliwa. Bardzo szczęśliwa. Dobry miałem pomysł? Wprowadziłam go w życie w odpowiednim momencie. Wiedziałaś, jak to zrobić? Nie zastanawiałam się. Kiedy Enrico mi powiedział, że Gianluca wyznał Stellinie miłość, byłam wściekła. Poczekałam na nią na korytarzu. Chciałam jej powiedzieć, co o niej myślę, ale nie spodziewałam się, że tak zareaguje. I wtedy pojawił się Gianluca. Zapytał, co się dzieje. Co miałam mu powiedzieć? Zamknęłam oczy i osunęłam się na ziemię. Gdybyś mi powiedziała wcześniej, to bym ci jakoś pomógł, ale nic nie wiedziałam. Wszystko poszło jak z płatka. Jesteś pewna? Oczywiście. Jestem obłożnie chora. Gianluca nie będzie miał odwagi mnie opuścić. To prawda. Nie możesz narzekać. Wydałem Gianluce pewne polecenia. Nie wolno ci się denerwować. Nikt nie może ci się sprzeciwiać. Musisz być spokojna. Cudownie. Byłeś fantastyczny. Przysłał mi kwiaty. To nie wszystko. Wyrzuci Stellinę. Powiedziałaś mu, że wiesz, co zaszło między nimi? Jak mogłam powiedzieć mu coś takiego? Dlaczego nie? W normalnych okolicznościach wyrzuciłabym ją na zbity pysk. Ale teraz nie mogę. Mam związane ręce. No tak. Dlatego powiedziałam, że dyskutowałyśmy o Maricie i że wściekła się na mnie. Nie okazała mi należytego szacunku. Kazał mi ją zwolnić. A ty to natychmiast wykorzystałaś. Nie. No. Powiedziałam mu, że się przestraszyłam. Że po tym, co zaszło, boję się jej. Poprosiłam, żeby on to załatwił. Sam ją zwolni. Jesteś genialna. Zrobi to? Dziś albo jutro pozbędę się jej. Wyobraź sobie jej minę, kiedy to od niego usłyszy. To doskonała pułapka. Pomyśl, Gianluca. Jej wielka miłość każe jej odejść. Co mu może odpowiedzieć? Nic. Nie może mu powiedzieć prawdy. Jest zwykłą pokojówką, dlatego odejdzie. Zrozpaczona i pokonana. Odrzucona przez męża i przez dziecko. Zniknie raz na zawsze. Nareszcie. Finalmente. Da una parte c'è Mireille. To straszne. Seriamente malata, non voglio angosciarla. Co mam robić? Io la capisco, ha delle ottime ragioni. Z jednej strony Mirella jest ciężko chora, nie mogę jej martwić. Sì, la capisco, rozumiem ją. Ma prawo nie tolerować obecności Stelliny. Dla niej to łatwe, zwolnić pokojówkę. E dall'altra parte c'è Stellina. A z drugiej strony Stellina. Non so cosa penserà di me. Co sobie o mnie pomyśli? Że jestem hipokrytą, draniem. Mylisz się. Nie byłaby do tego zdolna. Nie chcę, by o mnie miała złe zdanie. A poza tym... Nie zobaczyć jej nigdy więcej? Podobno między wami wszystko skończone. Tak, ale ja ją kocham. Lżej mi, jak myślę, że mogę ją w każdej chwili zobaczyć. To bardzo egoistyczne. Chciałbyś ją brać i odrzucać. Nie możesz się tak zabawiać. To nie zabawa, mój drogi. To prawdziwe tortury. Uwolnij swe serce. Daj wyraz swym uczuciom. Nie jestem taki jak ty. Nie jestem wrażliwy. Nie potrafię wybaczać. Męczy mnie przeszłość Stelliny. Tam nic nie ma. Coś musi być.
Prawdziwej miłości nic nie jest w stanie zatrzymać. Można walczyć, można próbować się buntować, ale to niemożliwe. To tak jak ze źrebakami. Gdy założysz im pętlę, wyrywają się i skaczą, jednocześnie ją zaciągając. Zrozum wreszcie, że nie poradzisz sobie bez Stelliny. Nie. Tak nie może być. Muszę być silny i doprowadzić do końca to, co postanowiłem. Kto powiedział, że to serce? Lekarz. Niezłe przedstawienie. Przecież podobno to nic poważnego. Tak mówił, żeby nie przestraszyć Mirelli. Czyżby? Z kim rozmawiał ten cały lekarz? Z panem Gianluca. A Enrico był przy tym, a potem opowiedział mi wszystko. Marta też powiedziała to samo Stellinie. A więc ta wiedźma jest chora. Serduszko jej wysiadło. Myślicie, że to prawda? Nigdy w nic nie wierzysz. Potrafię wyczuć kłamstwo, zanim je jeszcze usłyszę. Nie potrafię tego przełknąć. Problem w tym, że jesteście łatwowierne. I nawet trochę głupie. Uwierzycie we wszystko, co wam powiedzą. Taka już jestem i koniec. Bądź sobie jaka chcesz, ale lepiej być podejrzliwym. Nie lubię, jak ktoś ze mnie kpi. Znowu to samo. Zawsze wszystko przekręcisz. Uspokójcie się. Przestańcie się kłócić. Widzisz, jaka ona jest. Usłyszy coś, zaraz to przekręci i koniec dyskusji. Wam zawsze wierzyłam. Za to nie wierzę w to, co wam mówią. Ta jędza zrobi wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Dzięki historyjce o sercu może szantażować wszystkich. Same się przekonacie. Nieprawda, to powiedział lekarz. Lekarz. On jest w to zamieszany. Dlaczego nie wezwiesz innego lekarza? Ja? A dlaczego nie? Kogoś, komu ufasz. Kogoś, kto cię nie oszuka. Mirella nie pozwoli, by badał ją inny lekarz. Zwłaszcza taki, którego ja przysyłam. Ale mnie nie chodzi o Mirellę, tylko o Gianluca. O Gianluca? To zupełnie bez sensu. Dlaczego miałabym wzywać innego lekarza? Co za głupota. A poza tym, jestem tylko pokojówką. Pan Gianluca chce się z tobą widzieć. Ze mną? Tak. Głucha jesteś, czy co? Ciekawe, o co mu chodzi. Co się znowu stało? Nie wiem. Nie rozumiem. Idź już. Odwagi. Idę. Można? Wejdź. Wzywał mnie pan? Tak. Chciałem się z tobą zobaczyć. Chodzi o to, o czym rozmawialiśmy. Są powody, których nie należy roztrząsać. Ale nie możesz już tu dłużej pracować. Co takiego? Przykro mi. Ale musisz odejść. Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Małgorzata Kabiel. Czytał Piotr Borowiec. Una fiamma sempre accesa e un sorriso fra la gente. La mia stella è una carezza sulla pelle. La mia stella è veramente la